kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy na kolejne łąki, już ostatnie trzy. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj film będzie po prostu z kamerą na głowie, czyli będziecie widzieć to, co ja widzę w danej chwili. Oczywiście nie będzie to pełny obraz tego, co będę robił. Po prostu niektóre fragmenty, bo film by trwał kilka godzin, ale myślę, że Wam się film spodoba, jakoś tam się zmontuje i będzie film jakiś tam, można powiedzieć, przyzwoitej jakości. Także co, no, zobaczymy się już na łące. Zapraszam na film. Także jesteśmy już na pierwszej łące. Łąka jest długa, dlatego trochę mi tu zejdzie. Zapięte jest wszystko, odbezpieczone. I jedziemy. Wziąłem sobie dzisiaj drzwi, bo po prostu pogoda jest niepewna, a lepiej jest po prostu jak są drzwi, tak to by na nas upadało, jakby deszcz zacinał. A tak to sobie można powiedzieć, jesteśmy jakoś zabezpieczeni. Tworzymy dach, włączamy. Jedziemy.
zrobione dzisiaj. Jedna łąka, jeszcze zostały dwie. Będziemy teraz jechać na nie. Mi się zawleczka złamała, tak zrobiłem prowizorycznie, mam nadzieję, że wytrzyma, zobaczymy, muszę kupić nową, zresztą zobaczę, może mam taką u siebie. Jedziemy.
trzecią łąkę, już ostatnią. Mam nadzieję, że wszystko zrobi się bezawaryjnie. Taką połówkę, właśnie to co jest tu widzicie, skoszone, zielone, sąsiad mi zebrał, a nam została połówka tam po tamtej stronie, tam jest taki rowek i mostek. To dzisiaj jeszcze muszę zrobić. Jeszcze jest w miarę.
dwie takie płyty rzucone. Sąsiad sobie ino zbiera tą połówkę, bo tutaj nie ma jak wjechać, jedynie tym mostkiem, a ma tą przyczepę samozbierającą, to boi się, że to się mu zarwie. No, w sumie by ten z grabiarką też było trudno wjechać. Dobra, jedziemy. Granica jest jak ten krzak tam i tam do tamtych krzaków. Thank you.
musiało się palić, bo to są okopcone te krzaki. No i oczywiście trawa jest taka małutka, także coś musiało tutaj być zapalone.
tyle. Mam nadzieję, że taka forma filmu wam się spodobała. Może bardzo długi ten będzie film, ale no, chciałem jak najwięcej pokazać, umieć. Macie teraz porównanie, możecie w komentarzach sobie napisać, jaka forma filmu wam się podoba, czy tradycyjna, kilka ujęć z różnych perspektyw, czy taka właśnie forma kamery na głowie. Ja to uwzględnię oczywiście i będę brał to pod uwagę po prostu przy następnych produkcjach. Także co, no, na dzisiaj byłoby tyle. Pozdrawiam wszystkich, szczególności tych, co w opisie.